Więc jest tak. Boże, kochany. Panieczku, a może jakoś to będzie, co? Będzie, tak. A? Boże, kochany. Słuchajcie, a może by coś wykombinować? Nic. Proponuję nie robić nic, niech się to wszystko zawali. Kretyn. Nie, dlaczego? Trzeba ratować, co się da. Co? No co? Ja nie wiem co, a może by trzeba, o. Drugi kretyn. Ty, Belka, mów. Cicho, głupia, widzisz, co się dzieje? To ja powiem, co nie? Milcz, głupia. Przyjdzie pora, to się dowiedzą. Koledzy! O nie, raczej, przepraszam, panie Janku, raczej. Czy ja mogę coś powiedzieć? No, co mnie to obchodzi? No, dziękuję. Kochany, dziękuję. Więc, koledzy, ja... Tak dalej być nie może. Ja jestem niedoinformowana, to fakt, ale ja czuję intuicją, że nie jest tak świetnie, jak ja myślałam. I uważam, że należy coś zrobić, prawda? Na razie skończyłam. Tak, nic nie robić, niech się wali. Koledzy, mam pomysł. Zacznijmy wszystko od początku. Jest tak. Nie! Zacznijmy od samego początku. Od baletu? Tak. Widzicie, jak się myśli, to się zawsze coś wymyśli. No co tak stoicie jak słup soli do roboty? A co, pali się? Pali się. Ja już swoje powiedziałem, jak teraz inni myślą. No Boże, kochany, no to ja, prawda, zatańczę. Akurat, kochana. Mówiłem! Będzie tak! Wycofuję propozycję. No i bardzo dobrze. No. I niech będzie dno. A nie! Ja mam jeszcze jeden pomysł. Trzeba zredukować balet. Widzicie ludzie, flagi na budzie, do fingertanglu Jonasz powrócił znów, niech żyje orkiestra, artysta ekstra, kuplety dziś zaśpiewa znów, choć błyska wciąż i choć gdzie będzie brzmi, choć czarna chmura napędza tu zalosa, na gości atmosferę oczyścimy mi. A jeśli nie, to forse zwraca kasa. Widzicie ludzie, flagi na budzie, uwaga, czas się zacząć śmiać. Co to jest, panie Turecki? Co tam się dzieje? Co oni mnie tam znowu urządzili? Ja zarządziłem przerwę w teatrze do odwołania. Co to ja jestem tutaj, lala malowana, czy mianowany, dajmy na to, dyrektor, czy też figura? Panie Turecki, co to jest? Pytam się pana. Proszę mnie w tej chwili przerwać te reprodukcje na scenie. A, oj, zaraz, żeby mnie zadziobały. Pan jesteś taki odważny, to pan sam przerwie. Kochany, ja panu w tej chwili daję polecenie służbowe. Wykonać. Oha, już lecę. To jest teatr, panie... Dyrektorze, to nie jest wojsko. Czy pan coś mówił? A mnie się zdaje się, ja się chyba przesłyszałem. Panie Turecki, załatw mi pan trochę kawy, co? Bo ja taki strasznie nerwowy jestem bez kawy. Głowa mnie pęka, wie pan, żona mnie choruje, coś. Ja ten balet wezmę na siebie, co? Poczekaj, żona mu nie pęka. To się uśmieje. Stać! Nikt nie śpiewa i nie tańczy, bo nie ma takiej potrzeby, kochani. Na razie przedsiębiorstwo jest deficytowe. I trzeba po prostu jego uzdrowić, kochani, a nie żeby tak ludzie brali pieniądze, a państwo dawało, bo niby skąd ma brać? Dawniej dawało, jak miało, to dawało, pożyczyło, a w tej chwili to trzeba wszystko odpracować, bo nikogo nie stać w tej chwili na utrzymanie tak hucznego narodu. Chyba, że chcecie, żeby była wojna, co? Ależ, panie dyrektorze, myśmy pracowały całe 36 lat. No i kochana, i niepotrzebnie. Zresztą ja tutaj nie jestem wam od tłumaczenia się, tylko od wydawania poleceń, a wy jesteście od słuchania. Rozumiemy się. Myślicie, że co to, że co, ja mam lekko? Skąd? Nie dalej jak wczoraj, proszę bardzo, zrzekłem się swoich poborów, żeby być po prostu jakoś bliżej tego najbiedniejszego społeczeństwa, żeby się, prawda, zrównać, żeby pomóc temu biednemu państwu, a nie, żeby o... chodzić w piórach i brać ciężko zarobione pieniądze, nie wiadomo za co. Dlatego też wszyscy, idąc za moim przykładem, od jutra nie pobierają żadnych pieniędzy z kasy. Aż do odwołania, chyba że ktoś jest innego zdania, to proszę bardzo, wynocha.
No, i rozejść się w tej chwili i czekać na dalsze dyrektywy. Chyba, że chcecie, żeby była wojna. Wody! Wody! A! Nic, pani, co się stało? Jak pani wygląda, pani Basieńko, wody! Krupnie! Co jest? Wszystko słyszałam. Co, kochana? Zawsze mówiłam, że balet w teatrze to jest nieszczęście. To jest fakt. To one zrujnowały zespół finansowo i naszych ciężko zapracowanych pieniędzy, tak. Dyrekcja zrzekła się, żeby ratować państwo od wybuchu wojny. Jakie państwo? I aż do odwołania dyrektywy. Nikt nie ma prawa pobierać nic z kasy teatru. Chryste, nic. Panie. Boże, kochani. Ucieki, pani Wasia. Pani Janeczku. Tak. Podobno w czasie wybuchu wojny trzeba uciekać przez Zaleszczyki, czy to prawda? Zawsze tak było. Niech mnie pan pomoże. Tyleż do Miśka, czy to prawda? Zaleszczyki, Matko Boska, co ten Misiek wymyślił? Koledzy, teraz ja coś powiem. Misiek, dyrekcja powiedziała, że rozwiązuje zespół. Cicho, głupia, to miała być tajemnica. Przecież mówię w tajemnicy. Zaraz, jak to rozwiązuje? Kto? Zespół? Nie, Misiek! Zaraz! Chwileczkę! Kto kogo rozwiązuje? Turecki z Miśkiem. Was? Nie, właśnie teraz siedzą! Chryste, panie, już siedzą? Tak, tak, tak. Już dawno wiedziałem, że tu pachnie prokuratorem. Ja dziękuję. Panie Janku, łapkę pan! Pan ma nasze kartki! Panie Janku, ja myślę, że trzeba ratować Tureckiego! On jest w dyrekcji! Kto? Kto? Misiek! Czy ja dobrze słyszę, ale zdaje się, ktoś tutaj mną gębę sobie wyciera i przeszkadza w pracy. Panie przewodniczący! Panie Turecki, dawać mi tutaj przewodniczącego, ale biegiem. O, już, nie. Biegiem to nad brzegiem, a w Polsce jak to chce, wie pan? Kochany. Panie Janku, daj pan sporta, bo mnie szlak. Ale nie mam, kochany panie Turecki, no nie mam. Kochany, no. Mam wiadomości, daj pan sporta. No szczęście mnie do sportu. Wiadomości są? Tak jest, panie Janku. Myszowaty po 20 zł za sztukę sprzedaje. Tak jest, daj pan. Zara, rączki. No, mów pan. Ja odżywam, panie Janku. Fua, to menda. Kto, dyrekcja? Nie, myszowaty. No. 20 zł za jednego sporta, patrz pan. No. Daj pan. No. No mów pan. Co? Ach, to jest pierwszorzędny papieros, panie Janku. No mów pan do cholery. Dyrekcja dostała pismo, że ma być dochodowa i chce nas wszystkich puścić z torbami, panie Janku. Jak to? Dyrekcja dochodowa? Jakim sposobem? Ja nie wiem, oddaj pan sporta. No nie mam, panie Turecki, pan. No? Oddaj pan sporta, panie Janku! Jak bo mnie szlak trafi! Tak jest! Oddaj pan sporta. To zwierzę, no. Zwierzę? A zabrałeś pan nasze kartki na papierosy od ludzi? Tak, ale... Tak, ale co? I gdzie one są? Gdzie? Pan Piotr zabrał i zamienił na cukierki. Na cukierki zamienił? A żeż wy... A jest pan Piotruś! Panie Turecki, to pan mi ode mnie, niech pan mi puści, jak panie Marku, na chorobie! Pan Piotruś, on zabrał kartki na sporty! Panie Turecki, niech mnie pan puści, jak pan Piotruś, to pan... On zabrał kartki na paczkę sport! Ja go kurza z dechłej góry spod ziemi wyciągnę! Uwaga! Dopadł pan Piotrusia, dopadł. Wybuchła wielka wojna i okrutna wrzawa. Kto bał się, ten drugiemu dzielnie się dodawał. Nic wiadek kotów w butach, a wilkowi zając. Hej! Ryknął w duchu, osioł mężny się cofając. Wilk uciekł w butach kota, niedźwiedź stał jak osioł. Osiołek wlazł na drzewo z chytrą minką kocią. Kot rzekł, najlepiej będzie, gdy udam zająca. A zając tak się zawziął, że walczy bez końca. Ojejku! Znaczy prawdę całą. Ojejku, cóż to za historia bez morału. Ojejku, 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 a kto nam zaprzeczy? To znak, że całkiem zgłupia, mówię jak od rzeczy. Hej! Tak czy siak, wszystkim piątej glebki brak. Mu, 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 zaraz dam kopniaka psu. Hał, 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 jestem Brytan, pies na schwał. Kukuryku, kukuryku, idę jajko znieść w kurniku. Tak czy siak, wszystkim piątej tej klepki brak, tak czy siak, piątej klepki brak, aha. Ja. Paranoja. No pewnie, że paranoja, panie przewodniczący. Turecki mnie się tutaj za mocno rządzi. Pan widział, jak on mnie burdel w gabinecie zrobił z
powodu paczki papierosów? No, zespół mnie jakiś najął z Rodowicz na czele, z czego ja będę płacił? Mnie woźny zwariował, teatr jest zamknięty i nie ma żadnej reprodukcji na scenie. Ja kraść nie pójdę. No może pójdę, ja nie wiem, mnie głowa boli, kawy nie ma. Ja nie wiem, jest tak, panie dyrektorze, ja uważam... Paranoja. Za drogie. Pani Basieńko, to ile, jest drogo? Ile? Takie rajtki, to jest drogo? Uh-huh. Ale numer! Pana Janka. No chyba tak. Sama sztuka. Co? Boże, kochany koledzy. Ja jako przewodniczący, komunikuję, że dyrekcja nas rozwiązała. A Turecki zwariował! No mówiłam. Ale dlaczego Turecki? Panie Janku, niech pan nie płacze, ja pana błagam, niech pan nie płacze. Ja nie płaczę. Dyrekcja powiedziała, że ona teraz musi być dochodowa, tak jest. Że my się nie nadajemy, że jesteśmy passe. Ja? Passe, że my nie mamy nic w zanadrzu, a dyrekcja ona jeszcze nie jest zdecydowana, czy ona pójdzie kraść, czy nie pójdzie, ale jak ja ją znam, to pójdzie. Koledzy, kochani, ja mam pomysł. O koledzy, ja też mam pomysł. Cicho. Panie Janeczku, ja pana błagam, niech pan nie płacze, niech pan nie płacze. My się nie damy rozwiązać tak łatwo. Z nami ten numer nie przejdzie. Proszę panów, sytuacja jest kryzysowa. Proponuję zawiązać sztab kryzysowych mózgów. To ja, koledzy, miałam ten pomysł. Cicho. Panowie, zawiązać ja. Sztab kryzysowych mózgów i pokazać stare numery. Ale ja przecież nic nie rozumiem, no. Panie Janeczku, ja panu wytłumaczę. Bo to jest tak, że się bierze stary numer i się puszcza i on tam sobie idzie, a tu się siedzi. Panie Janku, dobrze mówi. Chodzi o to, żeby nic nie robić, a żeby coś się kręciło. Aha. To znaczy, to mnie to nawet odpowiada, ja sobie puszczę tego, dzięcioła, nie? Ale Turecki doniesie! Nie! Panie Janeczku, co Turecki, co Turecki? Da mu pan sporta? Pół. I niech trzyma gębę za zębami. A ja idę na scenę. Gdzie Żanetka jest? Proszę na scenę, szybciutko. Nie, to stary numer! Stary, ale dobry! Dyrekcja szału dostanie. Un jour la tendre Annette, le cœur plein de désir, délaissant sa chambrette, a pris bien du plaisir. En cueillant la noisette et la fraise des bois, en cueillant la noisette et en volant les noix. En cueillant la noisette et la fraise des bois, en cueillant la noisette et en volant les noix. Elle croisa Gustave, le garçon très ému, pour lui parler en brave d'amour sur le talus. En cueillant la noisette et la fraise des bois, en cueillant la noisette et en volant les noix. En cueillant la noisette et la fraise des bois, en cueillant la noisette et en volant les noix. Il l'a pris par la taille, l'a pris par le menton. Elle, dans la bataille, prit le frais sur le gazon. En cueillant la noisette et la fraise des bois, en cueillant la noisette et en volant les noix. En cueillant la noisette et la fraise des bois, en cueillant la noisette et en volant les noix. Dans cette pirouette, elle eut le cœur troublé. Elle perdit la tête tout en perdant le pied. En cueillant la noisette et la fraise des bois, en cueillant la noisette et en volant les noix. En cueillant la noisette et la fraise des bois, en cueillant la noisette et en volant les noix. Il est question de fraises qui fut volée, je crois. Et entre parenthèses, de noisettes et de noix. En cueillant la noisette et la fraise des bois, en cueillant la noisette et en volant les noix. En cueillant la noisette et la fraise des bois, en cueillant la noisette et en volant les noix. Kochany panie Turecki, za takie numery to pan pójdzie siedzieć, kochany. Pan mi artystów dewizowych mi jeszcze do nieszczęścia potrzeba? Co pan chce, kraj z torbami puścić? Pan jest antyelement, proszę pana.
Jaki antyalement? Co pan? Jak pan się liczy ze słowami? Pani... Ja tutaj stoję, proszę pana, od godziny jak zabłocki pomydło i słucham tego głupiego gadania pana dyrektora. I jeszcze jedno słowo! A ręce mnie same do pana kolega! Ja pana bardzo proszę o spokój. Co pan taki nerwowy, no? Załatwię pan trochę kawy. Widzi pan, co się ze mną, głowa mnie boli, żona mnie pęka. Żona mnie pęka, głowa mnie boli. Daj pan kartkę. Proszę bardzo. Proszę bardzo, panie Turecki. O, kochany, pan mnie w krowę robisz? Czemu? Pół litra wycięte jest i pan chcesz kawy? Proszę się zdecydować. Albo, albo. Panie Turecki, ale tu, tutaj podobno ktoś ma. Ma! Wziarka. Tak? Ale młynek ukradli. I ja więcej uzębienia nie będę tracił. Przepraszam bardzo, panie dyrektorze, chce pan papieroska, panie Turecki? Misie, misie. Tak jest! Pan, daj! Bardzo pana przepraszam, panie dyrektorze, ale ja zabieram dziewczynę, idziemy do pracy. Nie, ja nie chcę! Bardzo pana przepraszam, panie dyrektorze, bardzo przepraszam. To małpy, no. Ostatniego peta mi zgnietli. Ja chyba zwariowałem. Szkoła tańców dzisiaj się otwiera, szkoła pod kierunkiem wytrawnych sił. Kroki dwa na lewo, kroki dwa na prawo, kroczek w przód i cztery w tył. Dżentelmeni zapraszają damy, tam gdzie broszka, tam jest przód. Biodro raz na lewo, biodro raz na prawo, silna dłoń i czysty but. Teraz damy proszą kawalerów, tam gdzie krawat, tam jest przód. Kroki dwa na lewo, kroki dwa na prawo, wszystko gra, już gra jak z nut. Teraz starcy, dzieci oraz wdowy, grupa zasłużonych roznieca pył. Kroki dwa na lewo, kroki dwa na prawo, kroczek w przód i kroczek w tył. Bracia, chłopi, szwaczeń i górnicy w szyku niewzorowym ćwiczą chód. Kroki dwa na lewo, kroki dwa na prawo, kroczek w tył i kroczek w przód. Każdy słucha, pana wodzi reja, świeci nam nadzieja na nowy styl. Kroki dwa na lewo, kroki dwa na prawo, kroczek w przód i cztery w tył. Wszyscy zgodni, wszyscy tacy mili, kto się nie wychyli, ten będzie żył. Kroki dwa na lewo, kroki dwa na prawo, kroczek w przód i cztery w tył. Dżentelmeni, nie podnoście krzyku, kto tam krzyczy ze wszystkich sił. To nie estetyczne i nie sympatyczne. Stać! Stać! I co to jest? Uporządkować się jeszcze raz. Bellissima, ja was bardzo proszę do siebie. Proszę bardzo. Panie dyrektorze, panie dyrektorze! A! Tak, no. No słucham, co jest? Misiek, chcesz cukierka? Ty mnie mała nie zamydla oczu, akurat. Skąd ty masz cukierki? Od Myszewatego. Po ile? Po 100 zł. Za kilo? Nie, nie, za jeden. Nie, on zamienił za pół litra. Na co? Na kartkę kawową. No. A skąd miał kawową? Od Tureckiego, za paczkę spora. To jest Turecki. To jest Turecki. On wziął, to jest moja kartka kawowa normalnie. On mi oczy zamydlał, że jest pół litry wycięte normalnie. Kto mnie zamienił łakocia na kawę? Wiem. Co to jest? Kto, ja się pytam, kto, co to jest w ogóle za akcja? Misiek, słowo honoru, my nic nie wiemy, co nie, Belka? To pan Janek prowadzi akcję kartkową. Tak. Ja się pytam, co to jest za akcja z tym śpiewaniem tam? Co wy myślicie, że ja taki burdak będę tolerował? Ja się pytam, co tu się dzieje? Proszę bardzo, Bellissima, ja słucham ciebie. Ja nic nie słyszę, ja chyba coś z uszami mam. Nie? To proszę bardzo, wynocha mnie stąd. Wiesz co, Misiek, nie hałasuj grzecznie. Tak. Bo myśmy ci tylko zostały i wiesz, możemy to i owo donieść. Niestety. No.
Wojna będzie. Po ile? Oj, nie, nie wojna. Ona mówiła, że ty mówiłeś, że do wybuchu wojny ani grosza z kasy teatru. No, no i że trzeba jechać właśnie do tego Zalesia. No, nie, do Zaleszczyk. Słuchaj, pękłbyś, jak ona ten tobołek sobie szykowała. Zaraz, zaraz, kto tobołek? No, no ona z Myszowatym, on jej tylko ci pomagał, to taki wiesz. Myszowaty no, pomaga. No. Słuchaj, Myszowaty ma kawę w ziarkach po 300 zł za paczkę, co nie? Po ile? 300 zł. Ale ile za paczkę? 300 zł. 300 zł to jest 3 paczki. 3 paczki to teraz papier na ścianie chodzi. Za tym jak gęgasz, kochana, 3,5 paczki. Czy papiery za paczkę? A jaki papier? Oj, papier to jest dolar, on się pyta, ile ta kawa. 300 zł. Daj mi 3 paczki, to ja ci kawę przyniesę. No zaraz, 3 paczki za ziarko? Nie, za całą paczkę. No mówię, 300 zł za paczkę. No. Ale ty jesteś odporna na wiedzę. Paczka to jest 100 zł. 3 paczki za paczkę? To jest krwiopijca Myszowaty. Spekulancka kanalia jelenia sobie na mnie znalazł, to patrz jak ja nim zaraz potrząchnę, wytrząchnę z niego tę kawę na skarb państwa. Turecki! 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 Wiedzi pan jak gębę drze, ty mnie możesz na puklerz skoczyć. Nie, pani Marylko, nie, ja nie do pani. Nie, więc tak jest, jak już powiedziałem, tu działa kryzys mózgów. No, taki sztab, no. I właśnie dlatego on nam może obiema nogami na puklerz skoczyć. Tak jest. Pani Mary, tak jest. Ja zbieram wszystkich. Na razie, tak, na razie na złość dyrekcji gramy za darmo. Pan Janek jest, tak jest. Proszę, ona chce z panem mówić. Halo, pani Marylka, tak, kochana. Tak, co, rajstopy? Myszowaty ma rajstopy? Ma rajstopy, tak, oczywiście. Tak, wariatka. No to czekamy. Aha, tańczy. Rozumiem, tak. Nic nie rozumiem, wariatka no tańczy. No to wariatka tańczy, pani Janku. Pani Marylko, rozumiem, pa. Ale szum, ale tłum, czarna noc, biały rum, złote stosy pomarańczy. Dudni dom, da na da, jak zabawa to zabawa. I wariatka dzisiaj tańczy. Kto tu w lasu, ten tu pan, jeszcze łyk, jeszcze dzban i dzieciaków nikt nie niańczy. Każdy ma na coś chęć, bo zabawa jest na pięć i wariatka jeszcze tańczy. Szalona wiruje chusta, szalone wirują usta. Odkaczałka wariatka, ech, nie patrzy do lustra. Czerwona na niej sukienka, czerwona w sercu dręka. Odkaczałka wariatka, ech, przed losem nie klęka. Łódka już jeży włos. Ej do bab, ej do kos, kto powiedział, że wystarczy? Jeden już nie chce żyć, na ostatek prosi pić, a wariatka jeszcze tańczy. Taką doby na stos, na co jej durny los? Dajcie chłopcy ten kagańczyk, warkocz jej płonie już dookoła złoty. A wariatka jeszcze tańczy. Szalona wiruje chusta, szalone wirują usta. Odkaczałka wariatka, ech, nie patrzy do lustra. Czerwona na niej sukienka, czerwona w sercu dręka. Odkaczałka wariatka, ech, przed ogniem nie klęka. Szalona wiruje chusta, szalone wirują usta. Odkaczałka wariatka, ech, nie patrzy do
Tak. Tu się postawi wykrzyknik i już można postawić dyrekcji, prawda? Można. Pokazać, można. Prawda? No. Można jej pokazać. Pytam się jeszcze raz, kto mnie tutaj sprowadził, Rodowicz? Rodowicz? Ja pierwsze słyszę. Panie Turecki, pan sprowadzał Rodowicz? Co pan, jakie pan, co, panie dyrektorze, panu się należy, wie pan co? Długi odpoczynek, albo lepiej kawa. A właśnie, a propos, panie Turecki, co pan zrobił z moją kartką na kawę? Jaką kartkę? Co zrobiłem? Pan sam zamienił na cukierki i na mydełko. Tak, kochany, mydełko to ja miałem z tej. O. Której? Nie, panie dyrektorze, to jest taka jak moja, to jest na pół kurcze i trzeci gatunek podróbek. Tak jest. Do zara, no a ta? Tak? A skąd pan ją ma? To jest moja własna. Oddaj pan, co? Zaraz, chwileczkę, to jest ten kwadracik, to jest na Bebiko 2 i smoczek. No dobrze, no co pan mnie w konia, na co mnie smoczy? No to jest moja, no! No zaraz, ale na kawę, która jest na kawę? Powiedz mi. Na kawę jest, ta jest na ocet, albo na trzy paczki bobkowych z wymianą na pół paczki bezjajecznego. A jak pan chce, to może być na sól i dwa kwadraciki czekolady bez cukru. Tak. Czekaj, jest... kochana, a jak ja tu mam takie niebieskie kółko, to na co to jest? No to jest dobrze. No ja też mam takie kółko. Pan? No. To jest niemożliwe, to jest tylko dla pań. Ale ja mam takie kółko. Ma. No. Ale to jest na damską reformę. Na majtki? No tak. I część kobiet polskich będzie miała takie udogodnienie. Ale pani nie, pani Basiu. A dlaczego to? Przecież ja chyba też jestem kobietą, Boże, kochana. No chyba też, ale to jest tylko dla kobiet, które pracują na drabinie. I trzeba będzie przedstawić specjalne zaświadczenie. Boże, kochany, pani Janku, a ja? Pani Basiu! Ale będzie pani mogła to zamienić na krem do golenia. Co pan opowiada, panie Marku? No przecież ja to, przecież to jest na kaszę i na zapałki. Co pan, nie, chwileczkę, no przecież mnie zapałki mnie wycięli z tej. Nie, to niemożliwe, panie dyrektorze, bo to jest z kolei na budyń i na paczkę pielu. No i to jest właśnie ta moja. Ale panie Janeczku, nie, panie Janeczku, to jest kartka dla tych, co są w ciąży. No i czego się mnie czepia? Czego? Widocznie taka mnie się należy. Cicho, chwileczkę, przepraszam bardzo. A ten kwadracik, to co to jest? A to jest bardzo proste, panie dyrektorze. To jest, uwaga, bo będę tłumaczył. Tak. To jest mięsna na wymianę. I tak, za pierwszy gatunek ma pan pół paczki proszku do prania albo rajstopki. Albo dwa śledzie. Tu wycina pan 3 deko herbaty zielonej, albo cały topiony serek. To na drugi gatunek mięsa, a teraz na trzeci gatunek. I to się bardzo opłaca, panie dyrektorze, bo można oddać 2 kurze stopki za słoiczek przecieru pomidorowego na wymianę z musztardą. Tak, rozumiem. A ten kwadracik, tu pan trzyma do nowego roku na buty, ale ta kartka jest ważna tylko w Warszawie, a ta w województwie bialsko-podlaskim. Panie Marmaleczku, jak to? Na mięso mają być buty? Nie. Tak. Ja słyszałem, że jajko. Jajko na wymianę za kawę. Właśnie, przepraszam bardzo, który jest za kawę? Który na kawę? Pan jest ciemny na oświatę jak tabaka w rogu, panie dyrektor. Proszę na te za jajko, na buty, co mieli przydzielać na mięsne, rozumie pan? Tak. Teraz gdzie są nasze sporty, panie Mareczku? Na sporty, tu mam. Sporty i wszystkie inne używki na ten wąski pasek koło kaszy, no. Tutaj. Jak ktoś nie wybierze, to może wziąć 1,5 metra papieru higienicznego albo kisiel. Tak, rozumiem. To znaczy... Kisiel na mięso, później przywróci się na jajko z rajstopy. Tak jest. Dzień dobry. Panie dyrektorze, pan się nie denerwuje. Kawy, miszowaty ma. Kawa. Panie dyrektorze, spokojnie. Dzień dobry, poproszę kawę. Miszowaty ma. Przepraszam bardzo, poproszę kawy, a ja rajstopy. Panie dyrektorze. Albo kisiel. Cicho, spokojnie. Niech pan się nie denerwuje. Miszowaty ma. Kawy. Kawa. Myszowaty ma. Kawa. Gdzie jest myszowaty? Nie. Gdzie jest myszowaty? Myszowaty nie może, panie dyrektorze. On teraz pracuje jak mrówka. Kawa. Gdzie? Na scenie. Kawa. Tak. Scenie. Na scenie. Tu, kawa. Panie kawa. Dyrektorze. Tędy, tutaj. Tędy. Kawa. Spokojnie. Ta, zaraz się polepszy. Kawa. Co się polepszy, to się popieprzy. Kroczek pod górę, 3 kroki w dół. Próżno rychtujesz starą dwururę, kiedy już dawno zabrakło kul. To się polepszy, to się popieprzy, kroczek pod górę, 3 kroki w dół. Próżno rychtujesz starą dwururę, kiedy już dawno zabrakło kul. Pam, 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 pam. Zabrakło kul. Pam, 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 pam. Zabrakło kul. Pam, pam, pam. Param, pam, pam, pam.
się polepszy, to się podpieprzy, tak się polepszy. Panie dyrektorze, bardzo dobrze się złożyło, że pana spotykam, ponieważ chciałam panu przedstawić nasz program złożony ze sztabu mózgów kryzysowych. Bardzo mnie to cieszy, że nasze interesy się w końcu spotkały. Zawsze was kochałem, a teraz, kiedy jesteście w większości, muszę kochać was jeszcze bardziej, a nawet rozmawiać z wami, co nie przechodzi mnie już z takim obrzydzeniem przez gardło. Ja też się już tak strasznie nie brzydzę, że mogę nawiązać z panem kontakt bezpośredni, przekonać się naocznie, że pan nie jest taki okropny buc i kretyn, jak się powszechnie mówi. Chryste, pani, on ją zamorduje. Lubię szczerość i otwartość, a przede wszystkim prawdę w oczy. Ja nigdy nie byłem chamski. Misiek! Misiek! Pan Ryczek mówił, że puściłeś ten numer z Paryżem, bo się ktoś ostro ustawił i żeś zgłupiał do reszty, tak? Ty mała, zamknij gębę, bo zaraz te nogi chude powyrywam ty. Dobrze, dobrze. Popilnuj cukierka, a ja lecę śpiewać. Widzi pani, jak to chamstwo się rozpanoszyło. Potrzebna jest kultura i jeszcze raz kultura. No cóż, ja pójdę zobaczyć, co tam puściłem. Widzicie? Nie mówiłam, jest tak. Jak? Gdy trochę grosza masz, a nic nie trzyma cię w pobliżu, to mapę kupić każ i szukaj się w Paryżu. Tam dobrą przystań masz i tam wesoły masz port, więc bilet kupić każ i każ wypełnić paszport. A gdy już bilet masz, to do pociągu wsiadaj chyżo i jedź tak długo, aż nie znajdziesz się w Paryżu. A tam w Paryżu, hej, tam się dopiero żyje, więc w mętnej wodzie tej zanurzysz się po szyję. Na którym wisi twój los, na którym wisi los twej duszy. Kochany pan jest, panie dyrektorze. No i widzi pan, i ja się cieszę, piosenka jest śliczna, i mała się cieszy, i my wszyscy się cieszymy, że pan jest z nami, razem i w zgodzie, bo najważniejsze, żeby była zgoda, bo panie dyrektorze, my też chcemy, żeby było dobrze. Tak, no, tak, tak. Tak. Przekonaliście mnie o waszym zaangażowaniu, ale na przykład ta piosenka to o czym była? Więc ta piosenka mówi o przebywaniu w Paryżu. Ty mała, zamknij gębę, ja z tobą później porozmawiam na osobności. Piosenka o przebywaniu w Paryżu, tak? Dobrze, rozumiem, ale zastanawiam się, czy warto propagować taki temat. Ja mówię spokojnie, pod rozwagę, bo ileż to młodzieży dzisiaj prosi o wyjazd, powiedzmy, do takiego Paryża, czy też innego Nowego Jorku. Ja długo zastanawiałem się nad tym problemem. Przecież wyjeżdża sam tu urodzony i wykształcony kwiat. Naród odcina sobie nie tylko ręce od roboty, ale również i głowę. Ja długo analizowałem ten problem i doszłem do bardzo smutnego wniosku, że winni są temu artyści. Tak, tak, proszę się nie gniewać, proszę się nie gniewać, ale obraz, wypaczony obraz naszej rzeczywistości był tak długo lany w młode dusze przez różnych kabaretowców, artystów, filmowców i innych kretynów, że zniechęcił w końcu młodzież do pozostania tutaj nad Wisłą i do pracy o jeszcze lepsze jutro. Może ktoś z państwa ma inne zdanie, proszę bardzo go wypowiedzieć, ja na razie konsekwencji nie wyciągnę. Tak, ja. Więc ja, czy ja mogę mieć inne zdanie? Proszę bardzo. Proszę bardzo, każdy jest kowalem swojego lasu. A. Nic nie pod nami kopie dołki, kapitalizm
Znowu perfidna myśl im w głowach się zalęgła. Nie chcą kupować naszej walcowanej stali, jak na przekór za nich żyli ceny węgla. Wywalcowana stal, jeszcze gdzie nie gdzie idą kalafiory. A w sercu smutek i żal, kierownik sklepu wyszedł, bo jest chory. Ktoś smutne tango na gitarze gra, stare tango importo, exporto. Jednemu śmiech, drugiemu za. Omnia me ame cum porto. Za naszą forsę dobrze grzeje ich centralne. Ich ciała wbrew historii żywe wciąż i wipkie. Patrz jak z burżujką burżuj wieczory upalne. Za kansza polskim eksportowym grzybkiem. Marynowany grzyb opustoszała z jagód stoi puszcza. To najsmutniejsza ze styp, salon spowity w jadalnych bluszczach. Ktoś smutne tango na gitarze gra, stare tango importas exportas. Jednemu śmiech, drugiemu łza. Hannibal anteportas. Przybywaj cudzoziemcze na odstrzał jeleni, jeszcze ci kiedyś w garle stanie polski bekton. A czysta wódka wnętrze w ogień ci zamieni. My z dolarami tymi będziemy daleko. La wodka polonez szumi rodzinie w zbożu i kartoflach. Przez pole leci pies, za nim dziewczęta w niemodnych pantoflach. Ktoś smutne tango na gitarze gra, stare importu, eksportu tango. Jednemu śmiech, drugiemu łza. Wszystkim il desperandum. Bo przecież kiedyś słońce jaśniej nam zaświeci, będziemy stal walcować i sami walcować. I tylko oni jedni, i tylko poeci będą myśleć, jak świat przebudować. Przebudowany świat, już wszędzie pełno stali i warzywa. Rozkwita szczęście i ład, tylko nie jedna dziewczyna już siwa. Ktoś czasem tango na gitarze gra, stare tango importo, exporto. Jednemu śmiech, drugiemu łza. Omnia mea mecum porto. Proszę uprzejmie, panie dyrektorze. Jest kawuśka. Myszowaty się tak wzruszył, że dał za stówę pół paczki. Sam ziarka zgryzał, panie dyrektorze. Myśmy się zwrócili. No, zespół jest pana tak zadowolony, proszę pana, że oni zrobią teraz dla pana każdy numer. Każdy numer. Tak jest. Bardzo się cieszę. Proszę, panie Turecki, podziękować całemu zespołowi. W szczególności myszowatemu. Niech on tutaj do mnie się zgłosi indywidualnie z tą walizeczką. Co on tam jeszcze ma? Kochany, wszystko ma. Wszystko, co pan lubi, proszę pana. Kawusia, miążanka czekoladowa, kurczaczki, proszę pana, wata. No wszystko ma, czego nie ma. To bardzo dobrze, panie Turecki. I pan Janek do mnie również indywidualnie niech się tutaj z tym tangiem zgłosi. Chcę z nim porozmawiać tutaj na osobności. No, powiem panu, że przyszłem trochę do siebie. Po tej kawie, niech pan mnie tutaj woła swoich ludzi na dywanik. Panie, to mnie dobrze zrobi. Panie dyrektorze, oni są teraz w takim uderzeniu, że oni, no, oni zrobią dla pana wszystko. Oni chcą coś dla pana wspólnie razem zaśpiewać, zatańczyć, żeby było tak fajnie, no, przyjemnie. Co mi pan pieprzy tutaj, co przyjemnie? W takiej bidzie i jeszcze wróg naokoło? Gdzie? Jaki wróg? Coś pan, to są swoi ludzie. Kochany, ja jeszcze nie zwariowałem. Ja jeszcze nie zwariowałem. Niech mam mnie tutaj woła tych swoich ludzi i jeszcze jedną kawę. I to w tej chwili. W tej chwili to w Brazylii, wie pan?
Ja jeszcze też, proszę pana. Nie zwariowałem, proszę pana. Nie zwariowałem, nie. Skotek na płotek leci pies, przez pole kartofle, dwa złote zupa już na stole. Chodzi, dzin, dzin, chodzi, dzin, dzin, chodzi, dzin, dzin, lola, nie lola. Lechci pies przez pole płynie, Wisła płynie, kożuch zjadły mole, nieszczęście w rodzinie. Płynie Wisła, płynie dudni, woda dudni, chłopcy malowani, a pod spodem brudni. O! Kiedy ranne zorze zachodzie, słoneczko biją się na noże, dwaj panowie steczko. Zachodzie słoneczko danasz, moja dana, wypełniona sieczką, głowa pozłacana. Ele, mele, dudki, siwe, siwe, wołki, miłe, złego skutki, zapiały się stąki. Umarł macie, umarł teściowa, ma zięcia, ktoś tam umiał, co i osiągnięcia. Cześć wam, cześć panowie, kiedy ranne zorze, może ktoś się dowie, może ktoś pomoże. Ciele łapę liże szumi, las dębowy komu, tam najbliżej porozum do głowy. Chodź dziś, dziś, 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 dola nie dola. Chodź dziś, 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 chodź dziś, 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 chodź dziś, 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 dola nie dola. O mój rozmarynie, co złego to nie my. Nie zginęła i nie zginie, póki my żyjemy. O mój rozmarynie, co złego to nie my. Nie zginęła i nie zginie, póki my żyjemy. Panie Turecki, wołuje pan dyrekcję. Przyjechał pan Piotruś i mamy śpiewać teraz dla dyrekcji. Dyrekcja nie musi być przy tym. Ja mam jej... O tak, dotąd. Jak to więc? Mamy śpiewać czy nie śpiewać? Co mnie to obchodzi? Jak to? No, panie Piotrusiu, prosimy. Znalazłem wreszcie i na ciebie sposób. Już więcej nad tym głowić się nie muszę. Bądź zawsze dla mnie paczką papierosów, biletem trzeciej klasy do koluszek. Bądź moją kurtką z welwetu jedyną, bądź pumperniklem, bądź polopiryną. Ale już nigdy więcej nie bądź blizną, nasza kochana, bezcenna ojczyzno. Piekło nam wychłodło, niebo nam to piekło. Zachowaj nas, ucałuj, reguluj nam ciepło. Podziel się każdym kłopotem, wsuń za pazuchę dwa złote. Nie zmieniaj buduska w pizę i przedłuż nam polską wizę. Od świętnych nie wygłaszaj speechów, nie pisz do nas na berdyczów. Dobrej nocy życz nam, bądź sympatyczna, jak my tobie, ty nam. Przecież ty jesteś miejscem wielu osób, co nie chcą w średniej żyć temperaturze. Buchaj płomieniem wesołego stosu w czarnej wszechświata gasnącego róże. Choć cię niejedni w łyżce wody topią, choć stary Chronos grozi nam entropią, bądź nam przychylną dla dowcipu żyzną, nasza kochana, bezcenna ojczyzno. Piekło nam wychłodło, niebo nam dopiekło, zachowaj nas, ucałuj, reguluj nam ciepło. Podziel się każdym kłopotem, wsuń za pazuchę dwa złote. Nie zmieniaj półtuska w wizę i przedłuż nam polską wizę. Od świętnych nie wygłaszaj spiczów i nie pisz do nas na berdyczów. Dobrej nocy życz nam, bądź sympatyczna, jak my tobie, ty nam. Dobrej nocy życz nam, bądź sympatyczna, jak my tobie, ty nam.
Wszyscy, panie Turecki? Tak jest. Proszę panno Basieńko, tutaj o. W imieniu całego zespołu chciałem podziękować panu dyrektorowi Turecki, Turecki kawa. Już, już się robi, panie dyrektorze. Szybciutko. Pan tu postawi tę całą walizeczkę na biurko, a po zebraniu zgłosi się sam na milicję. Panie dyrektorze, nie pan żartuje chyba, co? I z tego powodu, że pan dyrektor był dla nas bardzo ludzki i potraktował nas po ludzku, chcę mu my przedstawić panu dyrektorowi swój program złożony ze sztabu mózgów kryzysowych. Co to jest? A co mnie to obchodzi? Co wyście się uparli dzisiaj zniechęcić mnie do stanowiska? Wychoło to? Co wy myślicie, że jestem ślepy i głuchy i nie wiem jak się rządzi? Co wy mnie tu zamydlacie oczy jakimiś waszymi numerami? Wy chcecie mnie zepchnąć ze stanowiska? A już ja, o, takiego owszem przyznaję, dałem się podpuścić w maliny i czekałem, pozwoliłem na to i owo, żeby zobaczyć co z tego wyniknie i co widzę. A Paryż, a eksport, import, a hop dziś. A co złego to nie my, tak? A kto pytam się? Może ja, panno Basieńko? Ja pani tego buca i kretyna do końca życia nie zapomnę. Nie, panie dyrektorze, ja bardzo przepraszam, ale to jest bądź co bądź kobieta. Widzę, kochany, ślepy nie jesteś. Wiem. A teraz mój program. Od jutra przychodzimy na własny rozrachunek. A co to znaczy? To znaczy, że tutaj ma walić publika. A na co wali publika? No, panie Turecki, na co ona wali? Coś się pan mnie czepia. Ja nie jestem od tych spraw artystycznych. To ja panu powiem, kochany, na co wali. Publika, to ona wali na stryptyz. No. Albo coś koło tego. A kto mnie tutaj zrobi stryptyz? Ja! Kto? My. Pan wymyślił dwie chude mietły. To już lepiej będzie pan Janek, żeby zrobił taki, prawda? Ja się pana nie konsultuję w sprawach artystycznych. No? No. Zobaczę, nie wiem. Może zaeksperymentuję. A teraz skończyłem i wynocham je stąd. A pan się do mnie zgłosi. I co, panie Turecki? Aleś pan mnie wrobił z tym striptizem. Kochanie, przecież ja tylko tak nieszczęśliwie zażartowałem. Co, skąd ja mogłem wiedzieć, że ten kretyn to weźmie na serio, kochanie? A jak się uprze i co, taki wstyd? No i pana... co, panie Janku, nie takie numery przechodziły. Panie przewodniczący. Tak, słucham. I żadnego finału nie będzie. Tak jest, nie będzie. Finału nie będzie? Będzie. Życie wokoło, aż się skrzy wesoło, płyną cudne dni. Po prostu jest już dobrze, tak, że tylko nam kłopotów brak. Na głowie nie siwieje włos, nie grozi znikąd podły cios. Ręka zna tylko bratnią dłoń i nigdy się nie chmurzy skroń. Pod sobie wieńce los nam ściele, wjademy w flapa złotą nić. Lecz jeszcze może być weselej i jeszcze śmieszniej może być. I ręce, i tra-la-la, idziemy przez życie pod skokach. I ręce, jest tam lepiej, plus i plus, 5-7, 10 kuma wóz do nosa, już pasuje pięść, już od całości większa część. Akż ironio, kwino, precz na złom czas nieść zapyry miecz i na lemieszy przekuć stal, a komu żal, niech idzie w dal. Rzeczywistości dajmy brawka, humor niechaj śliszcze mat, niech optymizmu nowa dawka, bez troski sączy w duszę jad. I rym, i tra-la-la, idziemy przez życie po skokach.